Szanowni Państwo, jest mi niezmiernie miło móc powitać Państwa podczas szczególnego spotkania w ramach 6. Śląskiego Forum Reformacyjnego. Ideę forów reformacyjnych zapoczątkowaliśmy w 2016 roku, czyli w momencie inauguracji obchodów 500 lat reformacji. Wówczas wraz z wydawnictwem Augustana jako diecezja cieszyńska postanowiliśmy cyklicznie spotykać się, by podejmować tematy ważne. I to nie tylko dla ewangelików. Zapragnęliśmy uczyć się naszego wczoraj, reflektować nasze dziś i zastanawiać się nad naszym jutrem. Niestety pandemia zaburzyła regularność tych spotkań, stąd dopiero 6. rozpoczynamy dziś. Ale tym bardziej moja radość jest ogromna. Spotykamy się kilka dni po 105. rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości. Znamienny to czas. Czas, by wspomnieć postać nietuzinkową. Postać niepowtarzalną, która w procesie odzyskiwania niepodległości, a także budowania wolnej ojczyzny pozostawiła swój niepowtarzalny ślad. Profesor doktor habilitowany Józef Buzek urodził się 150 lat temu. Dwa dni temu przypadła ta rocznica, stąd też dzisiejsza data naszego niepowtarzalnego spotkania. Mam nadzieję, że niepowtarzalnego, dlatego że mamy się zmierzyć z człowiekiem o wyjątkowych zdolnościach przewidywania, który wykazał się niezwykłą determinacją w działaniu i to na wielu obszarach życia społecznego, państwowego, kościelnego, a sposób jego działania był też wyjątkowy. Charakteryzowała go rzetelność, pracowitość, co zawdzięczał ewangelickiemu wychowaniu w duchu patriotyzmu, który cechował się umiłowaniem Polski. Dziś wspominamy społecznika, samorządowca, polityka, naukowca, prawnika, historyka, statystyka, konstytucjonalistę, parlamentarzystę, dyplomatę, ewangelika, który wniósł ważny wkład w budowanie struktur Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego II Rzeczpospolitej Polskiej. Proszę Państwa, wszystko, co czynimy, czynimy w Boże imię.